Dzień dziecka bez trosk, pełen uśmiechu i zabawy. Tak właśnie 1 czerwca było w Bibliotece Publicznej w Kozienicach, która z okazji Dnia Wszystkich Dzieci zorganizowała w siedzibie głównej festyn czytelniczy dla najmłodszych mieszkańców. Wielka radość. Po pierwsze, nie pada deszcz, a baliśmy się deszczu. Po drugie, pierwsza nasza impreza publiczna od ponad roku. Po trzecie, mamy tutaj mnóstwo dzieci, bo tak powinno być w Dzień Dziecka. A po czwarte i po pierwsze trochę, my w tym roku obchodzimy stulecie naszej działalności i można powiedzieć, że dzisiaj to jest taka trochę inauguracja, ponieważ jest to pierwsza duża impreza plenerowa, bo nie mamy za bardzo miejsca w środku, a zresztą jest piękny miesiąc, czerwiec, jest wiosna, jest cudownie, cieszymy się, że możemy się tu bawić razem. Podopieczni szkół i przedszkoli mieli okazję wziąć udział w różnych grach i zabawach. Zanim jednak do nich przystąpiono, kilka słów o Dniu Dziecka przekazała zgromadzonym dyrektor placówki Elżbieta Stąpur. Były też życzenia od zaproszonych gości, zastępcy burmistrza gminy Kozienice Doroty Stępień i prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lecha Wiśniewskiego. Po takim wprowadzeniu przyszedł czas na dobrą zabawę. Dla najmłodszych przygotowano kalambury, wydzieranki, wspólne czytanie, koło fortuny, kiermasz książki, fotościanki z bohaterami bajek. Były też warsztaty szczerpania papieru prowadzone przez babeczki z pieprzem i solą z Nowej Wsi oraz specjalne stoisko mediateki, między innymi z okularami ukazującymi wirtualną rzeczywistość. Tu dzieci miały też okazję pograć na owocach za pomocą specjalnego programu i pobawić się robotami foton. Nie mogło zabraknąć też baniek mydlanych, zjeżdżalni i sceny, na której można było się wygłupiać i tańczyć. Ogłoszono i nagrodzono również laureatów dwóch konkursów plastycznych, autorów niesamowitych kartek urodzinowych dla biblioteki z okazji jej setnych urodzin oraz twórców projektów bibliotecznych maskotek. Tą jest myszka Bibi, uszyta przez Magdalenę Adamczyk. Za projekt maskotki nagrodzono Milenę Niemirowską z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach, a za imię dla niej nagrodę przyznano Paulinie Woźniak z Kozienickiego Zespołu Szkół nr 1. W konkursie poświęconym urodzinowym kartkom w kategorii przedszkola pierwszym miejscem uhonorowano Lucjana Banachowicza z Publicznego Przedszkola nr 2 i Jakuba Kowalskiego z Publicznego Przedszkola nr 3. Drugie miejsce wręczono Igorowi Krawczykowi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie oraz Kazikowi Fijołkowi z Publicznego Przedszkola nr 2. Trzecie miejsce w konkursie przyznano bratu Kazika Kajetanowi oraz Nadii Woźniak z Publicznego Przedszkola nr 3. W kategorii szkoły podstawowe pierwszym miejscem w konkursie uhonorowano Igora Glegołę z PSP nr 4. Drugie miejsce przyznano Lili Pulkowskiej z PSP nr 2 i Amelii Milcuszek z Wólki Tyrzyńskiej, a trzecie Jakubowi Buczkowi i Marcelowi Dziubie z Kozienickiej Dwójki. Upominki oraz dyplomy laureatom przekazała zastępca burmistrza gminy Kozienice Dorota Stępień. Tego dnia dzieci miały też okazję zobaczyć, jak powstaje ławeczka dedykowana patronowi placówki księdzu Franciszkowi Siarczyńskiemu. Był to taki prekursor biblioteki, która tu się w tej chwili znajduje, a chcemy go właśnie upamiętnić na stulecie biblioteki, żeby powstała rzeźba, która będzie upamiętniać jego bytność tutaj, jego działalność. Marek Janeczek, Eligiusz Szewczyk i Rudolf Marciniak, twórcy ławeczki, zachęcają mieszkańców do wspólnego działania. Zapraszam młodzież, dzieci na teren biblioteki w trakcie rzeźbienia do przyglądania się i do wspólnego rzeźbienia. Także chcemy rozpropagować sztukę, która w Kozienicach ma swoje miejsce od wielu, wielu lat. Można powiedzieć, od półwiecza pracujemy i chcieliśmy to bardzo spopularyzować. Mamy trochę dłut, pożyczymy dłutka, materiału jest dosyć, także śmiało zapraszamy wszystkich do udziału w naszym przedsięwzięciu i wykonaniu nawet własnej pracy, jeśli to możliwe. A co o samym festynie i jego atrakcjach sądzą najmłodsi? Czy to jest fajny Dzień Dziecka, czy nudy? Fajny. A co najbardziej się podoba? Ten dmuchanie. Co ci się tu najbardziej podoba? Tutaj? Wszystko. Wszystko mi się tutaj podoba. Jak ci się tutaj podoba? Fajnie jest, czy nie? Fajnie. A co najbardziej ci się podoba? Ten zamek dmuchany. Najfajniejszy? Najbardziej mi się podoba dmuchany zamek. Najfajniejszy?
Tak, najfajniejszy. Taki najfajniejszy dzień dziecka to jak powinien wyglądać? Taki jak teraz. Jak słyszymy, dzieciom się podobało. A to przecież najważniejsze, by dzień ten był dniem wyjątkowym, pełnym atrakcji, o których najmłodsi jeszcze długo będą pamiętać. Festyn Czytelniczy Biblioteka zorganizowała w ramach obchodów stulecia placówki. Patronat nad wydarzeniami związanymi z jubileuszem stulecia biblioteki objął marszałek województwa mazowieckiego, pan Struzik, starosta powiatu kozienickiego, pan Andrzej Jung, burmistrz gminy Kozienice, pan Piotr Kozłowski oraz dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, pan Strąg oraz pani prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskiej, Stefaniak. Chcę też jeszcze powiedzieć, że organizacyjnie wspiera nas również Enea Wytwarzanie. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, za to, że razem z nami się Państwo cieszycie, że biblioteka już 100 lat działa dla lokalnego środowiska.